mówi, we love photo. I to jest prawda, dlatego że dzisiaj wszyscy kochamy fotografować, a to za sprawą smartfonów, które mamy zawsze przy sobie. Witajcie, ja nazywam się Mariusz Stachowiak, choć bardziej jestem znany jako oderwany. Oderwany w podróży, oderwany w fotografii, a od pewnego czasu bardzo, ale to bardzo mocno oderwany w fotografii mobilnej. I od dawna trzymający się idei, że najlepszy aparat to jest ten, który ma się przy sobie. W swojej pracy zawodowej jako fotograf bardzo często wykorzystuję smartfon do realizacji swoich projektów, dzięki czemu poznałem doskonale potencjał, który drzemie w tych urządzeniach. Dlatego też razem z marką Asus chciałem Wam pokazać, że dla atrakcyjnej fotografii dzisiaj ograniczenia wcale nie są w sprzęcie, ale zdecydowanie w głowie. Dzisiaj odrywamy się w miejskiej dżungli, będziemy przemieszczać się między budynkami, a ja pokażę Wam, na co zwracam uwagę, co dostrzegam i co wykorzystuję w swoim smartfonie. Zaczynajmy. Nieważne jaki masz aparat, zasady dla wszystkich są takie same, a najważniejsza to kompozycja, a jej podstawą jest trójpodział obrazu. Brzmi poważnie? A to tylko cztery linie, dwie poziome i dwie pionowe. I musimy pamiętać o tym, żeby najistotniejsze elementy znajdowały się w miejscach przecięcia tych linii. A więc co, bogaci się o podstawy? Zaczynamy! Fotografia to kreatywność i szukanie ciekawych kadrów. To możliwość patrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. Dzisiaj odrywam się z modelem Asus Zenfone 4, który ma wbudowane dwa obiektywy. Jeden z nich jest szerokokątny, a to zupełnie zmienia obraz, dając nam możliwość kreowania atrakcyjnej i ciekawej fotografii miejskiej. Kolejnym ważnym elementem jest światło, a dokładnie jego pomiar. Ale dzięki dzisiejszym smartfonom jest nam o tyle łatwo, że wystarczy, że palcem dotkniemy miejsca, w którym chcemy, aby było ono dobrze doświetlone i po prostu działamy. Zobaczcie sami. Jeśli dotykam w ciemnym miejscu, zdjęcie jest doświetlone w tym miejscu idealnie. Jeśli nacisnę tutaj, zdjęcie idealnie jest naświetlone na górze, ale widzimy już ciemniejsze obszary na dole. Tak jak wcześniej wspomniałem, światło jest nieodzownym elementem tworzenia fotografii. Ale dla dzisiejszych smartfonów jego brak nie stanowi zupełnie problemu. Wręcz przeciwnie, daje dużo nowych możliwości. Przykładem mogą być zdjęcia na długim czasie naświetlania. Ja w tym celu wykorzystuję ustawienia manualne. I ustawiam sobie czas, w którym będę mógł rozmazać obiekt, który będę chciał sfotografować. I następnie czekam na jakiś ciekawy, duży obiekt. Mam nadzieję, że moje porady pomogą Wam w tworzeniu atrakcyjnej fotografii miejskiej. A na koniec chciałem Wam jeszcze pokazać, jakie zdjęcia udało mi się zrobić moim smartfonem Asus Zenfone 4. I widzimy się na mieście.